Hej, Adpiran, stwierdziłem, że nagram krótki filmik, korzystając z okazji, że dwa customy, które zrobiłem dla jednego klienta, wróciły na maleńkie popraweczki. Generalnie chcę mieć taką pamiątkę, bo to pierwsze customy, jakie zrobiłem w życiu. Generalnie nie robiłem customów, od słowa do słowa. Jakoś tak gość, który ode mnie zamówił, wymógł dla mnie, że je zrobiłem i nawet nie wiem, w którym momencie się zgodziłem. I tak wyszło. Generalnie nigdy nie chciałem się bawić w customy, bo mam straszne problemy z dotrzymywaniem jakichkolwiek terminów. Uwielbiam pracować w swoim tempie. Jak coś robię, to zazwyczaj zostawiam to na jakiś czas i potem do tego wracam. Po prostu nie lubię dawać ludziom ram czasowych, bo wiem, że jest duża szansa, że gdzieś tam po drodze to jakoś zawalę. W każdym razie ten klient, nie wiem, czy chcę, żebym jakiekolwiek jego niki podawał, czy coś w tym stylu z internetu, więc stwierdziłem, że zostanę przy tym. Jest to jeden z użytkowników forum bongler.pl. Generalnie tak mu się spodobał pierwszy nóż, który dla niego zrobiłem, że zamówił jeszcze drugi, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych noży, jaki zrobiłem w ogóle w całym swoim życiu. Dlaczego nożyki do mnie wróciły? Pewnie się zastanawiacie, o, odwaliłeś jakąś manianę i pewnie musiałeś poprawiać. No, nie do końca. Generalnie podjąłem decyzję, że jeśli ktoś ma u mnie zamawiać nóż, to koniecznie potrzebuje od niego rysunek. To jest proste zabezpieczenie, które mi daje jakąś tam podkładkę pod dalszą pracę. To znaczy, mogę komuś powiedzieć, że wymaga ode mnie tego i tego i zrobiłem dokładnie to i to. Generalnie rysunek, który mi podesłał, wyglądał troszeczkę inaczej i generalnie tutaj na tej rękojeści były wystające elementy, które poprosił, żebym usunął, bo po prostu kiepsko się trzymało tą rękojeść. Szczerze mówiąc, trudno jest mi określić na odległość, czy rękojeść będzie wygodna dla kogoś, bo sam mam nieduże ręce, więc generalnie on mówił, że ma większe, etc., etc. Wychodziło na to, że no cóż, te elementy wystające, które były w oryginalnym planie, przynajmniej w tym nożu, nie do końca mu pasowały. Stwierdził, że chce mieć podobny do tego drugiego noża i stwierdziłem, że najprościej będzie je po prostu usunąć. Teraz tutaj jest dość duże przewężenie, które moim zdaniem naprawdę poprawia chwyt. Jeśli chodzi o resztę noża, nie byłem do końca zadowolony z linii szlifu po tej stronie, bo trochę mi zawirowała. Muszę przyznać, że to był jeden z pierwszych tak dużych noży, jakie robiłem w życiu i trochę kiepsko mi się to szlifowało. Z drugiej strony jest troszeczkę lepiej. Generalnie te wyższe elementy, ta fałszywka wyszła mi całkiem fajnie, jestem z niej bardzo zadowolony. No i reszta noża prezentuje się naprawdę zacnie. Pierwszy raz korzystałem z G10. Boże, co za wspaniały materiał. Bardzo się cieszę, że chciał, żeby drugi nóż nawiązywał do tego pierwszego i znowu mogłem skorzystać z tego G10. Ten rysunek był troszeczkę inny w oryginale. Tutaj trochę więcej pozmieniałem, żeby jakoś to działało i muszę przyznać, że nóż wyszedł naprawdę, naprawdę fajnie. Ten wrócił do mnie, bo tutaj sobie chciał mój klient we własnym zakresie próbować coś podostrzyć, żeby lepiej działało krzesiwo. No cóż, nie wyszło mu to. Stwierdziłem, że dobra, trudno. Nie ma problemu, żebym jeszcze raz całość wypiaskował i pokrył oksydą drugi raz. No cóż, nie było z tym żadnego problemu po mojej części. Trochę więcej mi zeszło, no ale trudno, takie są uroki. Wydaje mi się, że jeśli robicie customy, a to mój zegar. Okej. Wydaje mi się, że jeśli robicie customy, to trzeba brać pod uwagę, że to, co chce klient, nie do końca zawsze będzie idealne i czasem, no cóż, trzeba będzie jakiś tam serwis jednak
wykonać. No cóż, tyle. Chciałem wam pokazać nożyki, które zrobiłem. Wydaje mi się, że wyszły naprawdę fajnie. Tutaj jest 50HF, tutaj jest NCV1. I tyle. Dzięki za oglądanie i miłego dnia.